Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Czekolwida w kolejnym odcinku z gry Wiedźmin 2. 3, dzięki Gaunus, chciałem powiedzieć Wiedźmin 2, ale serię z Wiedźmina 2 też znajdziecie nie na tym kanale, ale na kanale, który macie w opisie. Tam możecie sobie zajrzeć, dać suba też, tak samo jak na Instagramu, możecie wejść i dać obserwajkę, na Twitcha dać obserwajkę, no i zostawić tu lajka, a my kontynuujemy sobie naszą przygodę. W poprzednim odcinku wypierdoliłem 3000 golda na jakieś oleje, po czym chwilę później oddałem misję i wszystkie produkty, które kupiłem wcześniej za 3000, byłyby za pół darmo, ale nie chciało mi się robić tego przez kolejne 10 minut, więc nie mamy żadnych pieniędzy. Więc dzisiaj przede wszystkim chcielibyśmy te pieniądze zdobyć, a tutaj znajdują się ludzie, którzy też bardzo lubią pieniądze. Rabusie, znajdujemy się przy wykrzykniku, jesteśmy w Velen mniej więcej tutaj. To jest jedyny wykrzyknik, jaki mam na mapie. Po wykrzykniku zrobimy zadanie, które nazywa się Ochotnik. No i dalej już będziemy kontynuować misje główne, no bo mamy, nie wiem, który jest 14-15 odcinek, a tak naprawdę jeszcze nie ukończyliśmy w ogóle wątku z Baronem. Także później już wszystkie odcinki będą odcinkami z głównego naszego wątku. Chociaż ja osobiście uważam, że ten wątki poboczne i takie mini misje są Co tu dużo, się dużo stało? fajniejsze. A ty co, głupi czy ślepy? Widać przecie. Widać też, że to Wiedźmin. Nie drażni go, tylko odpowiadaj. No już mnie żeś wkurwił Wiem znowu. tyle, co i wy, czyli nic. Ale z trupów można czytać jak z księgi. Czarni się z Redeńczykami o most ścieli. My tylko dbamy, żeby nic się nie zmarnowało. Na przykład miecz taki paradny w szuwarach znalazłem. Może chcecie odkupić? Ech, 525 złota, to był jakiś zajebisty miecz. Miecz po trupie. Nie, dzięki. To Po był jakiś trupie czy nie, totalnie co za OP różnica? miecz. Ty nie tak samo. No ale jak nie, to nie. Kurde. Szkoda, bo Za co? Czego tu szukasz? to jakiś na pewno był fajny miecz. A może mnie oskamował sobie. Nie wiem, co to Jeszcze był za jak? miecz. I niestety nie będę miał okazji go jeszcze raz kupić, także możemy zrobić mały trik i zrobić coś takiego jak kliknąć Escape i klikać wczytać grę. I kiedy będziemy mieli 500 czy tam Szukając 600 golda, wiedźmin, z tą którym grę sobie sobie miał wczytamy i kierunku, kupimy ten Geralt miecz. spotkał W starą ewentualności czarodziejkę zostaniemy Tailis. kurwa oskamowani Czarodziejka i opowiedziała nie wiem co. Wiedźminowi o zamaskowanym czarodzieju. Wtedy Wkrótce wyrżniemy rabusiów. ułaskawiony Przez Sieci chwilę też pomyślałem, ułożył że mu jeżeli duszę w odmówimy towarzystwie Kairy. Zmienili zakupu miecza, to i ostatecznie tak sobie go chwilę Kairy później tam zamieszkał odbierzemy, Sieci paląc Kiedy ciągnął rabusi się z kurwa Kairy. Igni. Gdy zdawało się, No że ale wszystko niestety nie stracone, miałem takiej Kairy opcji. wskazała Wiedźminowi nowe. Też może jakbym rzucił Igni albo Powiedziała, Arda, to by się Wiedźma wkurwili i skrzywdzą sam by ten owego miecz czaru. w sumie ukradł. Ja może tak się stanie. Dobra, nie, no muszę to stestować. Za dużo dzisiaj gadam, a za mało gram. Dobra, pach, pach, tutaj cyk, Gerward. Ichni i pa. O, nie da się niestety. Gra się zabezpieczyła przed takimi cwaniaczkami. Wrócimy tu, jak będziemy mieli trochę więcej golda, no bo nie mam golda. Przed chwilą o tym zresztą mówiłem, także zajebiście się zgrało. Chwilę przedtem mówiłem o tym, że nie mam golda, no i akurat gold by się przydał, żeby wykonać tą misję, także możemy wykonać misję, która nazywa się Ochotnik. Przeczytałem też opis tej misji. Podczas podróży po słonecznej, choć zniszczonej wojną krainie w okolicach Oxenfursku, wiedźmińskie zmysły Geralda wyłapały dziwny dźwięk, coś między niezaradnym śpiewem a zawodzeniem zażynanego cielaka. Mój przyjaciel nie był wiedźminem. Nie byłby wiedźminem, gdyby nie postanowił zbadać tę sprawę. Prawdopodobnie to był jakiś wykrzyknik albo randomowy event, który striggerowałem, przejeżdżając w tamtych okolicach. Natomiast I co, paskudny? postanowiłem zachować, oddalić się od tamtego miejsca i zachować tą misję na odcinek. Wydaje się w miarę ciekawa. Nie pamiętam w sumie jej, ale pamiętam, że pewnie tak zrobiłem. Sporo razy zdarzyło mi się odblokować jakąś misję, na przykład w poszukiwaniach mam o Vianu na przykład. No, pomijając fakt, że jest na 32 poziom, to znalazłem jakieś podczas wojny, jest niebezpieczne, znalazłem jakiś list. Piszę ten list w trakcie podróży i tak dalej. Jakby to mi striggerowało jakąś misję i tutaj tak samo. Ale te misje są na 18 czy 17 poziom, więc zignorowałem je. Plus oczywiście
Najpierw przeczytajmy. Uwaga. Obóz wojsk cesarskich opuściła duża grupa dezerterów. Zostali oni wycięci spod prawa jako zdrajcy i stali się zwykłymi bandytami. Do czasu, aż dezerterzy zostaną schwytani i ukarani, należy unikać wszelkich kontaktów z nimi. Plus oczywiście brzmi to w miarę fabularnie. Te misje, które tutaj zostały, dodały się do tych poszukiwań. Brzmią jak coś ciekawego, z czego mógłbym zrobić jakiś content na odcinek. Dlatego postanowiłem sobie je zostawić, no, tak jak mówię, pomijając ten fakt, że jakby są też na 18 poziomie, więc nawet jakbym chciał, to i tak bym kurwa tego nie zrobił. Ale wyglądają się ciekawe, tam były jakieś listy, może coś tam się okazać ciekawego do zrobienia. Dobra, mamy 300 metrów, 300 metrów to za dużo nie jest, zastanawiałem się też nad wgraniem modów, ostatecznie nie chciało mi się wgrywać tych modów i na lepsze światło i tak dalej. Może w pewnym momencie to zrobimy, a może kurwa nie zrobimy, bo się wszystko zbaguje. Nie mam zielonego pojęcia. Jak próbowałem wcześniej wgrać, to nic nie działało. Teraz mam trochę też większe doświadczenie, ale... O, może porozmawiajmy z tobą, może masz coś ciekawego, wariacie, w sumie. Kupiec. On pewnie ma drogie rzeczy, skoro to wszystko na plerach musi nosić. Pokaż mi swoje towary. Ja, kurczę, najlepiej... Masz jakieś rzeczy, tylko ja nie wiem, co jest mi potrzebne w sumie. No nie wiem, co mi jest niestety potrzebne do wytworzenia alchemicznej rzeczy. Bywaj. Jakiś mikstur i tak dalej, bo takie rzeczy bym pokupował, ale z drugiej strony zapomniałem, że nie mam pieniędzy. Kurwa, to już nie te czasy, co w poprzednim odcinku. Trzy koła, chłopie, wszystko mogę kupić. Wtedy tylko mi się chciało, to ja chłopie przychodziłem i ciach. Od buta mogę kupić. A teraz bieda. Bieda nawet i kurwa wiedźmina w tej grze dopadła. Coś tam jest, ktoś tam jest, albo coś tam jest, nie do końca wiem. Coś się tam rusza. Ogr. Witam. Elegancka piosenka. Dobra, pozbierajmy wszystko, co tu ma, ruda jakaś elegancka. Czyli mówisz, że on lubi gotować zupę z trupów. Nie jestem przekonany, czy Gerward jest zadowolony z takiego obrotu spraw i czy my też jesteśmy zadowoleni. De facto to my, to Gerward. No przeląc broń wiedźmińskiego cechu gryfa. Fajno. Te ludź, tu redańska armia stoi. Przejścia nie ma. Nie będziesz kradnął łodzi. I gdzie ta redańska armia? No przecie tu stoję! Co, ludzi nie widzi? Zaciągłem się do armii króla Radozwida Fał. I mam rozkaz bronić łodzie. Te łodzie są w marnym stanie. Miałem bronić łodzie. Ale nie było drewna na ten taki płot do obrony, ale były łodzie. Zrobiłem płot z łodzi i teraz łodzie bronią się same. O kurde, ale 300 IQ ma jebany. Kto cię zwerbował do redańskiej armii? Żadnych werbli nie było, ale były żołnierze. Setnik mówi, pilnować łodzie. Bo ich chłopi mogą ukraść, bo to ich. Ja nie rozumiem. A ja chyba tak. Skonfiskowali te łodzie chłopom i bali się, że chłopi będą próbowali je odebrać. Co było dalej? Setnik poszedł, a żołnierze pili. I tak śpiewali, że ho! Ja słucham, ale chłopi przyszli z kosami. Ja chcę pomóc armii. Idę, a wtedy chłopi w krzyk. Żołnierze w krzyk. A ja wcale nie mocno, ale oni leżą. Żołnierze też. Ale rozkaz był pilnować łodzie. To ja pilnuję. Ja teraz żołnierz jak się patrzy. I nawet śpiewać umiem. Czyli zabij swoich pracodawców,
Ale nie, i tak pilnuje łodzi. Nie trzeba. A gdzie są wierny cała? Przynajmniej. Żadnych tu nie widzę. Ja był głodny. Brzydko marnować jedzenie. Chłopów nie szkoda. Kolegów trochę szkoda. Posiłku nie szkoda. Wariacie. Jadłeś żołnierzy, jesteś niebezpieczny? Nie no, rozumiem, wojna rządzi się swoimi prawami, no w sensie. Widzisz, żołnierze do pizdy byli. On w łodziach taki. Chyba, bo nie no, musimy rozłożyć sobie to na części psychologiczne, kurwa. Analiza przypadku trolla. Przede wszystkim ta. Dostał rozkaz, bo chciał pomóc. Ludzie, żołnierze zajebali ludziom łodzie, więc łodzie... Ludzie pewnie głodowali albo coś takiego, więc przyszli je odebrać. Żołnierze źli, bo żołnierze wiedzieli, że łodzie mogą spowodować jakiś głód, czy że nie będą mogli łowić ryb i tak dalej. Natomiast troll nie rozumiał, troll dostał prosty rozkaz. No i zamachnął się za mocno i zabił kurwa przypadkiem wszystkich. Zdarza się? Kurwa, i najlepszym się zdarza, i najlepszym, dlatego rozumiem, pewnie, że... Kto? Niech rozumiem. Pierwszy rzuci kamieniem, kto kumpli nie zabił. Prawami. A ludź też żołnierz? Nie. Ja mogę cię zrobić żołnierz. Wtedy ja setnik. Ja mówię, przynoś farbę i ludź przynosi farbę. A, jaką farbę? O czym ty mówisz? No farbę czerwoną i białą. Polska, biało, czerwona. Ale ja nie mogę iść. Tak jest, jeden z nas. Bo jak pójdę, to chłopy zaraz łodzie zabiorą. Złe chłopy. Mam farbę? Nie no, dobra, masz tą farbę. Składa, że mam przy sobie farbę. O co chodzi? Ja mam farbę, ale nie umiem malować. To mi mózg wyparuje. Rzeczywiście może utrudnić sprawę. A ludź umie malować? Ja on za mądry na mnie. Niech umie. To chyba zależy co. O, umie malować akurat. Taka, niech namaluje. Takiego redańskiego jak na herbie. Ćwiczyło się w szkole kurwa korektorem na każdej łasce. Rysować ptaka redańskiego, oczywiście. Lepiej namalujesz. Dobra, weź, dawaj. Mogę spróbować, masz jakiś pędzel? Piękny, piękny ptak. Jak żywy całkiem. Tak myślisz? Cóż, jeśli ci się podoba. Dobry ludź, nie taki jak inne. Dziękuję. No widzicie, a my kurwa wiedźmin, my powinniśmy zabijać potwory. Słuchajmy. Pięki do boju, miecze w dłoń, Nilfgaardczyka, gon, gon, gon. Przed kim Emhyr Macykora, to redańscy Stretagora. Pięki do boju, miecze w dłoń, Nilfgaardczyka, gon, gon, gon. Może jeszcze jakieś pioseneczki, wariacie? Dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj, zanucisz coś? Zanuć coś. Pozrzeć ci ludzie? To nie jest, czym mu pomożemy, jak tu F5. Tym przypadkiem F2 nie nacisną. Może ja zamiast zapisywać, to przypadkiem F2 klikam. Dlatego mi się czasem przerywa nagrywanie. Ciach, masz tu, niech ci jeszcze się pali ognisko. Z ludziami. Nawet nie chcę za bardzo śpiewać. No to co, misja została wykonana i myślę, że teraz wykonamy kolejną. Nie myślę, my to zrobimy nawet. No ja nie myślę, ja rzadko myślę. Jestem przekonany, że wykonamy kolejną. Była jakaś kolejna misja? Nie. Był wykrzyknik i była ta misja i to było na tyle, jeśli chodzi o misje poboczne. No to wydaje mi się, że teraz... No, trzeba się udać wątkiem głównym i wykonać misję sprawy rodzinne, Velen.
Mogę albo znaleźć Tamary, córkę barona w Oksenfurcie, albo zbadać pozyskałem wątki śledztwa Velen, żeby znaleźć żonę barona. Myślę, że odnajdziemy Tamary, córkę barona w Oksenfurcie. Tu macie cały ten opis tej misji, ona jest bardzo długa. Bardzo dużo żeśmy robili. Jeżeli ktoś nie jest na bieżąco, no to tutaj jest cały ten opis. Baron, usłyszawszy o wszystkim, zdradził Wiedźminowi kolejną garść informacji. Tak. Póki nie odnajdę jego żony, no to nie zdradzi mi więcej informacji. I zapewne jego córki, więc udajmy się teraz do Tamary. Mam nadzieję, że ją tam odnajdziemy. A jak nie, to na pewno czeka nas jakaś fantastyczna przygoda. Czy Tamara będzie żywa? No, podobno pojechała do Oksenfurtu. Sam osobiście nie pamiętam, ale domyślam się, że w Oksenfurcie nie jest jakoś turbo niebezpiecznie. A może jest? Nie wiem. Wiem, że jest tu wątek no jest tu kilka wątków z potworami, tylko nie pamiętam dokładnie, czy to w Oksenfurcie, czy w jakimś innym mieście. Dobra, no to my musimy się jakoś dostać tutaj do góry, tak? Okej. Trzeba znaleźć jakieś wejście. To wygląda mi na drzwi, ale te są zamknięte. Tu jest redański żołnierz. No to chyba tędy, co? Pyk. To jest jakiś uniwersytet, tak? Szukam Tamary, córki barona z Velen. Twój brat powiedział, że ją tu znajdę. Wojciech cię przysłał, panie? A jak inaczej dowiedziałbym się, że tu jest? A, tak. Do brata poszła, no tak. Poczekajcie, panie, zaraz ją przyprowadzę. Zapomniałem o tym. I w końcu mamy, znaleźliśmy w końcu tą córkę. Koty nas bardzo nie lubią w tej grze. Zawsze jak przychodzimy, to w ogóle na nas syczą. Nie wiem, czy bo mamy takie same oczy? A może to nie kot? Może to szpieg? Podobno mnie szukasz. Kim jesteś? Mój ojciec cię przysłał? Miałem sprawdzić, czy żyjesz i masz się dobrze. Jestem Geralt z Rivii. Rzeźnik z Blaviken. Czuję się świetnie, Geralcie z Rivii, jak nigdy dotąd w moim parszywym życiu. A skoro już to sprawdziłeś, to żegnaj. Zaczekaj. Nie mamy o czym rozmawiać. Ojciec martwi się o ciebie? Nie dziwię się. Ale martwi się, tak. Masz prawo być zła na ojca, ale on martwi się o ciebie. Mam prawo? Albo i nie. O, dziękuję bardzo. Jak dobrze zyskać aprobatę najemnika. A mój ojciec martwi się wyłącznie o to, czy ma się czym uchlać. Masz rację, to drań? Zależy mu na was? No, tylko gozała do mózgu. Na to mocno trafiła. Święty, ale jednak zmobilizował całą okolicę do poszukiwań. Wydaje mi się, że nie ma dla niego w tej chwili ważniejszej rzeczy niż odnalezienie ciebie i matki. A trochę znam się na ludziach. Szkoda, że wcześniej się tak o nas nie troszczył. Szczególnie o mamę. Popełnił błąd i jest tego świadomy. Nie usprawiedliwiam go, mówię tylko, że chyba dotarło do niego, co zrobił. Chyba tak, no. Że zależy mu na was. Wspaniale. Przyjęłam do wiadomości. Przyjechałeś tu po to, żeby mi to powiedzieć? Zanim zgodziłem się, że cię odnajdę, Baron opowiedział mi swoją wersję wydarzeń. Jaka jest twoja? Moja? Jest nudna jak życie wśród bagien. Najwcześniejsze wspomnienie z dzieciństwa to pijany ojciec leżący pod schodami. Utytułany błotem i ściskający flaszkę. Kolejnych kilkanaście lat upłynęło podobnie. Ojciec chlał, znikał na całe dnie. Potem wracał i awanturował się tak, że meble latały. Ach, jak cieszyłam się za każdym razem, gdy musiał jechać na wojnę. To by było pamiętam, życie, tylko imprezy. O. Bił ją aż chrzęściło. A ona płakała. Chowałam się wtedy pod łóżkiem i czekałam na ciszę. Ot! I cała historia. Pomnóż to sobie przez 19 lat, to wyjdzie ci moje życie. W końcu miarka się przebrała i zadecydowałyśmy, że uciekniemy. Mnie torturowano, jak miałem, kurwa, 8 lat czy coś. 7 moich kumpli zginęło. Na 10. Dlaczego? Co się stało z twoją matką? Wojciech twierdzi, że twoja matka miała na rękach dziwne znaki. I że jakaś bestia porwała ją w las, to prawda? Jechaliśmy w stronę rzeki. Nagle mama krzyknęła. Skuliła się, o mało nie spadła z konia. Podjechałam bliżej. Zobaczyłam, że coś się dzieje z jej rękami, jakby płonęły.
Wtedy z lasu wyskoczyło to stworzenie. Nie wiem, co to było, ale ryknęło tak, że krew poszła mi z nosa. Jakiś bies. Widziałam, jak przewraca drzewa. W życiu się tak nie bałam. To pewnie bies. To coś chwyciło mamę i zniknęło w lesie. Chciałam zawrócić i jechać za nimi, ale konie poniosły. Teraz nie wiem nawet, czy ona żyje. Co zamierzasz? Odnajdę mamę. Wiesz, że to może nie być takie proste. Bez obaw. Nie jestem na tyle szalona, by myśleć, że dam radę sama. Ale mam nowych przyjaciół. Nowych, potężnych przyjaciół. Oni mi pomogą. No nie wiem, wariacie. Co to za nowi przyjaciele, jeśli to oczywiście nie tajemnica? Nie, to żadna tajemnica. Za pośrednictwem kościołowicznego ognia udało mi się dotrzeć do łowców czarownic. To prawi i odważni ludzie. Na pewno mi pomogą. No to się kurwa nie dogadamy. Stał w tym liftarze w twoim pokoju. Czyli postanowiłaś zawierzyć wiecznemu ogniowi. No tak, tak. Kiedy żar płomieni wiecznego ognia raz rozpali serce, do końca życia ten ołtarzyk, który znaleźliśmy. I dodaję mu sił. Życzę ci, żebyś dostąpił kiedyś tego zaszczytu. Dzięki. Gdy byłem mały, uczono mnie, żeby nie bawić się ogniem, bo łatwo można się sparzyć. A co z twoim ojcem? On mnie nie obchodzi. Nie wrócę do niego. To zamknięty rozdział mojego życia. No chyba ma w ogóle pancerz jakiegoś wiecznego ognia, albo coś takiego. Nie sądziłem, że baron posunie się do tego, żeby wynająć zabójcę potworów. Choć podobno jesteście świetnymi tropicielami. Jak widać. Cieszę się, że wiesz, kim jestem, ale sam dalej się nie przedstawiłeś. Graden, łowca czarownic w służbie jego królewskiej mości Radowida z Redanii. Musiałeś o nas słyszeć. Obiło mi się o uszy. Jeśli krwawy baron przysłał cię po córkę, lepiej od razu pogódź się z tym, że tym razem nie wypełnisz zlecenia. Dzięki za troskę, ale nie musisz się martwić o moje zlecenia. A co do Tamary, sama zdecyduje, co zrobi. To szlachetne z twojej strony zrezygnować z zapłaty dla dobra człowieka. Łowcy i Kościół Wiecznego Ognia są ci wdzięczni. Mieliśmy się dowiedzieć, co się z nią dzieje, a nie chyba. Mają właśnie wiedźmina do szukania córki. Nie chyba ją kurwa zgarnąć. Na miejsce. Baron jest zdesperowany. Zdesperowany ojciec zrobi wiele, żeby znaleźć swoją córkę. I to mówi wiedźmin. Podobno mutacje wypierają was z człowieczeństwa. Pozbawiają uczuć. Znam wielu, którzy nie przeszli mutacji, a są pozbawieni człowieczeństwa. Wiedźmin jest tak napisane, że on zawsze ma te riposty jebane w punkt. Wszystko ma w punkt. Dokąd jedziecie? Tamara musi odpocząć. Wiele ostatnio przeszła. I ten głos. Kiedy ciepło wiecznego ognia odbuduje jej siły, zajmiemy się poszukiwaniem jej matki. Zanim wyruszycie, twój ojciec prosił, żeby ci to przekazać. Orgazmuszu. Klara? Ojciec kazał mi ją przywieźć? Śmieszne. Myślał, że tym mnie przekupi. Powiedz mu, że zniszczonego dzieciństwa nie da się odbudować jednym gestem. Żegnaj, wiedźminie. Mimo wszystko dzięki, że dałeś mi wybór i nie zmuszałeś, żebym wróciła do tego tyrana. A ja mam nadzieję, że zrozumiałaś, w co się pakujesz. Bywaj, powodzenia. Nie no, musimy... Jak Geralt mówi takie mocne rzeczy, chłopie ma brodę, kurwa, jak Harleyowiec. Z Los Angeles, tam nie wiem, z Kalifornii bardziej. Jakiś list zebraliśmy, no to... To komicznie wygląda, trzeba to kurczę zmienić jak najszybciej. A mieliśmy w poprzednim odcinku przeczytać książki, kurwa, jak zwykle o tym zapomniałem. W tym odcinku, bo jest, nie wiem ile mam książek, ale... Katastrofalnie dużo jest, będzie przynajmniej kurwa godzina czytania, coś tak bym szczerze mówiąc strzelał. Dobra, no możemy popodnosić tu jakieś rzeczy, może mają coś tu ciekawego. Unikatowego, jakieś dwimery, coś, jakieś sianko. Przyda nam się każdy pieniążek, jaki tu jest. Wydaje mi się, że Tamara poszła na górę, a jej tu za bardzo nie ma. W końcu to Oxenfurt, to i dużo ich książek jest, więc kurwa się naczytamy. Same książki, Mierz na czarownicę. Nigdy ich w sumie nie czytałem. Faktycznie ani jednej książki. A chciałbym teraz przejść naprawdę dokładnie tą gierkę. Tu są bajkowa kraina. Zrób to sam, to już 5 razy podniosłem. 5 książek takich.
No to co, porozmawiać z Baronem albo zbadaj pozostałe wątki, czyli to pewnie chodzi o ten wątek związany z paniami lasu. Więc chyba wykonamy to zadanie, albo przynajmniej spróbujemy wykonać zadanie. Panie lasu, używając wiedźmińskich zmysłów, znajdziemy kapliczkę na początku słodkiej drogi. Z informacji znalezionych w domu nilfgaardzkiego agenta Henrika wynikało, że Ciri miała jakiś zatarg z wiedźmą Velen. Z początku Geralt sądził, że ową wiedźmą jest Keyramez, ale później okazało się, że Henrik miał na myśli kogoś, kto mieszka na krzywuchowych moczarach. Wiedźmin wyruszył więc na bagna, by znaleźć ową czarownicę i wypytać ją o Ciri. Takie krótkie przypomnienie tego, co się działo w poprzednich odcinkach. Gdyby ktoś pominął. I najchętniej to ja bym znalazł gościa, który ostrzyże mi wąsa, ale go nie ma tutaj. Gdzie jest jakiś barber? Czemu go nie mam zaznaczonego na mapie? Barber jakiś? Halo? No z tego co kojarzę... Ja jest barber. Szkoda, czemu to nie jest zaznaczone na mapie wszystko? Czemu ja sobie nie mogę... Cyk! Ja wiem tutaj na przykład, nie? Wybieram i od razu wiem, że tu barber jest. Tylko to jest wszystko poukrywane. Tak samo kowale i tak dalej. To wszystko muszę zapamiętywać. Wkurza mnie to trochę. Że to nie zostaje permanentnie. Może jest mod, który to zmienia, ale... Pewnie jest, ale nawet kurwa nie zamierzam go wygrywać. Czy to jest barber, czy tutaj ja wszedłem komuś randomowo do chałupy? Jakby było śmieszne, jakby się okazało, że to nagle Zoltana, bo coś. Przypadkiem akurat do domu Zoltana wbiłem. Jakby było śmieszne, jakbym to powiedział i to by naprawdę był dom Zoltana. Już w ogóle by było giga śmieszne. Prawda? Oh. Humor nie jest zjebany, prawda? Ty, no gdzie jest ten barber? Gdzieś tutaj, a już pamiętam, po lewo. Tak, tak. Witam. Witajcie, panie. Czego wam trzeba? Żeś zgolił to gówno, co kurwa zrobiłeś. Dobrze. Dobra, trzeba zmienić. Fryzurka jest okej, ale no brudka to... Wąs i brudka, zgolona broda, brudka, wąs i brudka. No to wąs i brudka to mamy, tak? Czy nie? Czy to jakiś inny zarost? O kurwa, Gerwart! Ty to teraz jak szef wyglądasz. No i mi się podoba, ja zawsze coś takiego chciałem mieć na twarzy. Bo nie mam niestety zarostu. No nic, udajmy się. Jeszcze tylko 40 expa, żebyśmy mogli mieć cały jaki? Gryfowy? Gryfowy wiedźmiński set? Wiedźmiński set gryfa. Nie wiem, czy to się odmienia jako gryfowy. Czy w ogóle to się jakoś odmienia. Dobra, chodźmy do wsi Sztygary. A stamtąd słodką ścieżką, którą mieliśmy okazję już kilka razy, o której mieliśmy już okazję kilka razy usłyszeć. Jak wygląda, nie wiemy, ale zaraz się pewnie przekonamy. Jedź, płotka. Albo i nie, bo nie wiem, czy do końca ją odnajdziemy. Na razie planujemy ją odnaleźć. Nie, kapliczkę na razie. Na razie jest plan odnaleźć. Kapliczkę na początku płotkiej ścieżki. Na bagnach. Skacz, płotkęs. To takie dziwne bagna, bo to są bagna pomiędzy górami. Szukaj wiedźmy z bagiem. Na co jak sobie zaznaczę? A. Nico. Sobie zaznaczę podpunkt odszukaj wiedźmy z bagiem, to nie mam nic. Nie mam kierunku, do którego mam się udać. Jest jakaś kapliczka, to prawda. Są tu babeczki. Połączone z krwią. Robale były w środku. Co ty gadasz? Nie, to taki skam, że oni tu takie pierniczki ładne w środku robale?
O kurwa, jaki wielki księżyc. Dobra. Mogę tu coś przeszukać, czy po prostu mam iść tą słodką ścieżką? To chyba przypadkiem zahaczyliśmy raz już o tą słodką ścieżkę, już pewnie widzę, gdzie mamy się udać. Tam po prawo widzę jakieś chałupy. Dobra, gazu, gazu, nie ma co. O, skrzyneczka, z wielką przyjemnością. Srebro, węgiel. Zawsze może się tam do czegoś przydać. Pewnie to nie będzie takie proste chodzenie po dróżce. Czekam na jakieś pojawienie się niespodziewanych potworów. Groźnych, a jednak kurwa, było takie łatwe. Nie no, niemożliwe, na banku będą potwory jakieś. To wiedźmin jest, może być potwory. Wlazł pies do kuchni i porwał mięsa ćwierć. Jak kucharz to łobaczył, zarąbał go na śmierć. Spuścił z niego krew, skórę zdarł z gub ptaska. Śmieje się i mówi, smaczna takie ubaska. Kucharz to morderca i ohydny głupiec. Teraz my go podpalimy po to, żeby upiec. Raz, dwa, trzy, po krzesiwo biegniesz ty! Bardzo ciekawa wyliczanka. Ktoś ty, idź stąd! No właśnie, a co one tu robią? Myślę, że wiedźmy jedzą dzieci. Co robicie same na bagnach? Nie same, ino z babcią. Pytam, skąd się tu wzięłyście? My są sieroty. Wszyscy? Wojna jest to i są sieroty. Co się tak dziwujecie? Szukam wiedźm z krzywuchowych moczarów. Ty sam żeś jest jak wiedźma. Wiedźmy z moczarów? Nam nie wolno chodzić po moczarach, babcia zabrania. Jak zniknął mój brat Ziemek, to babcia powiedziała, że to dlatego, że poszedł do lasu i zabłądził. Babcia potem strasznie płakała. Może jeszcze wróci. Kurwa, no nie wiem. Na bagnach zgubiła się młoda kobieta. Miała szare włosy i bliznę na twarzy. Widzieliście kogoś takiego? Tu nie ma żadnych dziewuch. A ja to co jestem? Co z ciebie za dziewucha? Dziewuchy mają cycki. Właśnie. Kiedyś jak przez wieś wojsko szło, to wioskowy dziad krzyczał. Chowaj ta dziewki po lasach. Niech żołdaków cyckami nie rażą, bo biada im. Tak mówił. A tutaj pocisk został zrobiony na wszystkie, kurwa, deseczki. Syru. Dziewczyna jest w tarapatach? Kto tu mieszka, no? A jest tu jeszcze ktoś prócz was? Znaczy się kto? Ktoś to mógł widzieć, tę dziewczynę. Babulka. Jak sześciookie drzewo? Drzewo w tym roku śpi. Może Janek? O, Janek! A co to za rozmowy? Co za pogaduszki, ja się pytam? Tu nie wolno być nikomu. Tylko dzieci. Moje dzieci tu mogą być. A tyś co za jeden? Z bronią jak bandyta? Te dzieci są pod twoją opieką? To są moje wnuczki. Babcia jest dla nas bardzo dobra. Na wieczorze będzie zupa ze skwarkami. Czasem dzieci giną w lesie. Tęsknię za nimi. Nie widziałeś ich w lesie? Nikt nie widział. Ktoś mi tu wszystko śmierdzi. Jesteś wiedźmą z bagien? Ponoć na krzywuchowych moczarach. Ja wiedźmą? Nie, nie mam miotły ani sowy i ani jednej brudawki na nosie. Mam piękny nos. Przyjrzyj się, widzisz? Babunia ma ładny nachalek. Moje ty kochanie. Dzieci są takie słodkie. Ja mam takie wrażenie, że te skwarki to kurwa z tego, jak on tam miał, Janek? Nie Janek. Tego zioma, co im zniknął. Kto to jest Janek? Janek, Janek poknął dzbanek, potem pierdział cały ranek. Jak ty się wyrażasz? Zmyślają i zmyślają, nic tylko zmyślają. Co on powiedział? Kto to jest Janek? Janek, Janek poknął dzbanek, potem pierdział cały ranek. Jak ty się wyrażasz? Zmyślają i zmyślają, nic tylko zmyślają. Połknął cały dzbanek, czyli zjadł pewnie wszystko, co było w dzbanku, tak? Później zaginął, czy co? Nie, Janek to ktoś inny chyba jest. Chyba Janeczek to jest taka postać, którą spotkamy. Chcę używać troszeczkę wiedzy, żeby... Rozmawiałem z dzieciakami o dziewczynie, której szukam. Którą mam. Ja byłam bardzo ładną dziewczyną. Nosiłam taki długi warkocz,
co mi kocha mamusia. Żeby może trochę urozmaicić jakąś teorię. Może zauważyć coś ciekawego. Raczej córka. Córka. Moja śliczna, dobra córeczka. I ta jej siostra. Gdzie one teraz są? A może krzywda jakaś im się dzieje? Pomóż mi proszę, mów. No, pomóż mi proszę. Pomóż mi proszę. Młoda, szarowłosa dziewczyna. Chcę tylko wiedzieć, czy ją spotkałaś. Dzieci, na co patrzycie? Idźcie myć ręce, będziemy łapać świerszcze. Widzę, że niczego się od ciebie nie dowiem. Tak, bo ja nic nie wiem. Janek na pewno wie. Pytam go o coś, a ten mówi. Poczekaj, podrapię się po życiu i wymyślę. Co to za brzydkie słowo? Marsz do chaty. Za karę będziesz stał w kącie, a ja cię przypilnuję. A ty stąd odejdź, odejdź! Nowy wpis o postaci babcia. A to bym chętnie przeczytał. Wiedziałem, że jest to jakaś ważna i istotna postać. Pójdę, że przeszedłem to grę 1000 razy. W czasie wojny często spotyka się ludzi skrzywdzonych przez okrutny los. Mieszkający na bagna welen kobieta zwana babcią nie była pod tym względem wyjątkiem, choć trudno powiedzieć, co doprowadziło nieszczęsną kobietę do takiego stanu. Niemniej gromadą wojennych sierot opiekowała się z miłością i pełnym oddaniem. No kurwa, nie wiem. Porozmawiam z ukaranym przez babcią... z babcią chłopcem. Kurwa, się ciemno robi, nic teraz nie będę widział. Pochodnia. Oświetlić dla widza. Elo. Tu nie wolno wchodzić. Nie wolno tu przychodzić. Chciałem tylko porozmawiać z tym chłopcem. Nie wolno. Nie wolno! Nie będę z tym rozmawiał, bo babcia cię nie lubi. A Janek jest zmyślony i obcy porywają dzieci. Powiedz mi tylko, gdzie znajdę Janka. Janek jest zmyślony. Odejdź! Odejdź! No jest sposób na wywabienie babci z chaty? Nic tu po tobie. Znajdę sposób na to, żeby ci szmulcy jebany podpierdolić wszystko, co masz. I zdechł zgodę z tymi dziećmi. Gdzie ich mam? Te Janka. Muszę znaleźć kobietę. Twoją. Córkę. Winny kamień. Wygląda na coś drogiego. Kurwa, niby taka bieda. Wszystko jest, co potrzeba. Dlaczego nie chcecie rozmawiać o Janku? Jak jeden chłopiec wie, to reszta pewnie też. Tylko on się zadaje z Jankiem. Grzybów szukają i ślimaków, ale babcia mówi, że Janek jest zmyślony. Ten chłopiec, co zadaje się z Jankiem, musi być odważny. Głupi nieodważny. Raz go dupą na mrowisku siadł, ale z Jankiem się zadaje, prawda? Nie słucha babci i chodzi do lasu, a potem musi siedzieć w zamknięciu. I je ślimaki. Brrr. Czy wasza babcia kiedykolwiek was skrzywdziła? Nigdy. Jak coś zrobimy źle, to płacze. I boi się, bo mówi, że nas obcy mogą zabrać i przepadniemy. No dobra, no może jest tylko przewrażliwiona w sumie. No pewnie. Chociaż myślę, że te skwarki nadal są z tego młodego. Widzicie, że jest zmyślony. Babcia tak powiedziała, a babcia dużo wie. Ta dziewczyna, o której mówiłem, jest w niebezpieczeństwie. Musicie mi pomóc odciągnąć babcię, żebym mógł porozmawiać z przyjacielem Janka. Dobra, ale coś za coś. Baw się z nami w chowanego. Babcia nie chce, bo mówi, że ją giry bolą. Może coś innego? A może coś innego? Może potrzeba wam czegoś innego? Ja to bym chciała coś słodkiego. No, będę nie biegał. Tak samo. Albo owoców. Jakbyś nam dał coś dobrego do jedzenia, to ci pomożemy. No, a nie będę macie biegał. O! No. Ale pychota! W życiu żem czegoś takiego nie jadła! No to było pewnie zwykłe bieganie. Nic ciekawego by się raczej nie wydarzyło. Myśmy szukali... Babciu, jak na trzmień w życiu urza! ...młodych. Chodź, babciu!
Plus jesteśmy wiedźmakiem, więc ciężko by ich znaleźć nie było. My tu kurwa takie zagadki rozwiązujemy, że to jest... Nie bój się. A zapomniałem czegoś zrobić, czekajcie. To jest w sumie śmieszne, że ja zawsze mówię, dobra, czekajcie, jak to jest dla was... Taka chwila, żeby jakbym zatrzymał, to byście nawet nie zauważyli, że ja poszedłem. Gdzie babcia? Jest zajęta. No, bo zabije. Gdzie są wasi rodzice? Nie żyją. Jedni pomarali z głodu, drudzy pozabijani. Tak jak moi. Jednego razu o świcie poszło na jagody do lasu. Wtedy jeszcze były. Jakże wracał do domu, żeby usłyszał krzyki. A potem śmiechy. Marcin Dubil pranka robił. Odeszłem i skryłem się w krzakach na skraju lasu. Zaczęła moja mama. Śmiali się żołnierze. Tatko leżeli przy wrotach stodoły. Całkiem bez głowy. O, przepraszam. Wystarczy. Po prostu tekst całkiem bez głowy mnie jakiś turbo rozśmieszył. Dlaczego tak bardzo boisz się mówić? A już nie przy jakiej mapie. Wcale, że się nie boję. Wszyscy się czegoś boicie. Gdyby było inaczej, powiedzielibyście mi o Janku. Martwi się o Janka. Przestał tu przychodzić. Jak raz poszliśmy grzybów szukać, to widziałem jego jamę, ale babcia mnie okrzyczała. Mówi, co by nie gadać z obcymi, bo potem dzieci znikają. O Janka też się martwi, chociaż w sumie to też mówi, że jest zmyślony. Chciałbym tylko porozmawiać z Jankiem. Może wiedzieć więcej niż wy. Nie zrobisz mu krzywdy, prawda? On tak naprawdę nie jest zmyślony. Nie, nie zrobię mu krzywdy. Janek tu kiedyś przyłaził, bo babcia lubiła słuchać, jak śpiewa. Jak zbierali grzyby, powiedział, że na bagnach widział dziewuchę ze szarymi włosami. Gdzie go znajdę? Jest taka polanka na skraju bagien i tam rośnie takie dziwne drzewo. Jak się rozejrzysz, to go znajdziesz. Dziękuję ci. No i kitowa. Normalnie z dorosłymi to bym musiał jakieś konkretnie przykupić, a tak dałem jakieś gówno, kurwa, cukierka i jelo. Co tu się dzieje? Przepraszam, żadne szczury do ciebie nie przylezą. Dobra. O, nowy znacznik. Sierociniec na krzywuchowych moczarach. Okej. Okay. A czy jeżeli... Oj, automatycznie się zaaplikowało z takiej odległości? Pokaż. A nie, to jest przy hybrydą. Czemu hybryda? To jest utopiec, to nie hybryda. Czemu olej przeciwko hybrydom? O, już się nowy zaaplikował. Nie, no piękne to jest, naprawdę. Przepiękna sprawa. No, tak się z tym przyjemnie gra i więcej damage zadajemy, nie muszę za każdym razem zapamiętywać jaki olej gdzie. Chociaż no, byłaby to też spoko zabawa, jeżeli w sumie musiałbym wszystko pamiętać, jakbym nie pamiętał, to bym musiał sprawdzić, no. Byłoby to okej, okay, gdyby tylko nie ten pieprzony olej, który po 20 zużyciach się marnował. A jak już odkryłem mod, który automatycznie... Myślony, na pewno zostawię ze sobą ślady. Który automatycznie aplikuje to, no to jest to piękna sprawa. No jestem dumny z tego, że to zrobiłem dla pizza. 3,5 godziny. Ślady małych stóp. Mam nadzieję, że Janek tędy przechodził. To sobie kurwa zapiszę w osiągnięciach życiowych. Mózg utopca. Gdzie te ślady były? Tutaj. No to idziemy. Utopiec. Kurwa. Ciosa z prawej. Jak Kliczko. Pa. Chyba, że nie ma tak jak w tym, jak w Gothiczku jakiegoś takiego zaklęcia, które powoduje, że za nami... O kurwa, umarłem. Że za nami... jakiś taki... Nie wiem jak to nazwać. Znaczy promień światła, tylko to się jakoś nazywało.
taki duszek podąża i on nam oświetla na przykład. Albo cokolwiek, że na przykład, nie wiem, pochodnia nad naszą głową się pojawia. Przydałoby się, bo w jednym ręku trzymać pochodnię, a z drugą napierdalać się utopcami, to ciężka sprawa. Na pewno. To rząd często jak robi przewrót i unik, to chowa to. Tą pochodnię, więc... Więc na przez dużą część i tak by nie widział ich potworów, które bije, jakby była noc. Chyba, że jest w sumie noc. Jest noc? Która jest godzina, Gerward? Jest noc, jest 22, tak? 23 prawie nawet. No to na tych bagnach w miarę jasno. Nie wiem, czy to przez to, że jest księżyc i nam to wszystko oświetla? Chyba tak. Czasem w dzień w Wiedźminie było ciemniej. No, w miarę realistyczna ta pogoda w sumie. Ślady prowadzą do jamy. Ciekawe, czy jest w środku. Wywab Janka. Mam świetny pomysł. Ulepszona gwiazda tańcząca brzmi jak coś, co by wybawiło Janka. A, ale tu mam przycisk. Kurwa, ale tam i tak bym spróbował. Petardą. Nie? Chyba siedzi za głęboko. Janek? Nie bój się. Tą postać pamiętam. Jesteś Oblakinią? Jaroszkiem? Aha, uboże. Mało was zostało na świecie. Uboże. Poszukuję szarowłosej dziewczyny. Widziałeś ją? Opowiedz mi wszystko po kolei. Gdzie ją widziałeś? Co robiła? To dla mnie bardzo ważne. Dlaczego? To tutaj mieszkasz. Przytulna jama. Mało rozmowny ten Janek. Pewnie wiesz wszystko, co się dzieje na moczarach. Nie przeszkadza ci sąsiedztwo potworu? On też potwór. Ja on będę tłumaczył, kurwa. Dobrze znasz dzieciaki z Polany? Tak średnio. Nie, nie skrzywdzę nikogo. O co chodzi? Nie możesz mówić? Nie może mówić. Dlaczego? Kurwiony, że nie może nam powiedzieć. Straciłeś głos? Mogę ci jakoś pomóc? W sumie pamiętam ten wątek z Jankiem i pamiętam, że nie zrozumiałem, spróbuj wyjaśnić. Nie rozumiem. Może spróbuj mi to jakoś wytłumaczyć. Pamiętam to wszystko z tym, z tym Jankiem. Tylko nie pamiętam, dlaczego właściwie stracił głos. Chcesz, żebym za tobą poszedł? Cóż, chyba nie mam wyjścia. Nowy wpis o postaci Janek. W sumie to możemy sobie przeczytać. Bestiariusz? Nie, no... No bo niby jest bestią, no to... Bestiariusz chciałem kliknąć. Dobra, Janek, pod J powinno być, tak? Może faktycznie będzie w bestiach. Nie widzę Janeczka. Babcia, a jest Janek. Dzieci na bagnach powiedziały Geraltowi o tajemniczym Janku. Wiedźmin miał wszelkie powody, by przypuszczać, że ktoś taki w ogóle nie istnieje. Okazało się, że sieroty nie kłamały. Janek jednak istniał naprawdę, lecz nie był chłopcem, tylko bożątkiem. Jedną z owych niezwykle rzadkich istot, które gdzie niegdzie jeszcze kryją się po ślepych ostępach i uroczyskach. Niestety z niewyjaśnionych przyczyn stracił głos, więc chwilowo nie mógł odpowiedzieć na pytania Geralda. No dobra, myślę, że to... Poziom 11, a to oznacza tylko i wyłącznie jedno. Wiedźmiński set.
zakładamy na nasze plecy. Zbroja wiedźmińskiego cechu grywa. Syru. Plus 23 obrażenia. Znaczy, kurwa, obrażenia. Plus 23 pancerza. Buty wiedźmińskiego cechu gryfa. Plus 9. Plus 6 średni pancerz, czyli spodnie. I plus 13 rękawice. Nosecik jest, kurwa, konkretny. Plus 5 z mocy znaków odporności na obrażenia kute. Jest, kurczę, petarda. Plus przydałoby się jakieś szanse na ogłuszenie. A wydaje mi się, że na zbroi nie da się jakiś szans na ogłuszenie. Co najwyżej mogę znak Igni albo znak Arda, albo coś takiego ulepszyć. No to na razie nie chcę. Ewentualnie Jerden byłby jeszcze spoko. No i cały nasz tutaj secik związany z broniami. Stalowy miecz wiedźmińskiego cechu gryfa i joci dupca. No i po sześciu poziomach wymieniamy nasz miecz na srebrny miecz wiedźmińskiego cechu gryfa, który daje nam plus 76 obrażeń. Pojebane. I przydałoby się tam jakieś fajne rzeczy dać, jak na przykład szansy na oszołomienie plus 5%. Jocie dupca, no to walnijmy, czy na srebrny miecz, czy na stalowy. Chyba na srebrny damy. Szanse 3 na podpalenie, no przydałoby się takie dobre. Dobre jakieś kamienie rzucić, które mają przynajmniej 5% szans na coś. Skoro już to jest cecik, który będziemy pewnie trochę nosić. Jocie dupca. Pierwszy raz chyba w sumie jestem w takim secie. Wcześniej jakoś, dopiero na końcu giereczki robiłem te misje związane z poszukiwaniami. Dobra, zobaczmy, jak to, kurwa, jak to śmiga ten miecz. Chodź tu, chodź. Oj. Ale mało mi damage zadają. No, nie jest jakoś, o kurwa. Szczerze mówiąc, spodziewałem się czegoś mocniejszego. No ale pewnie ogólnie jest dużo, dużo, dużo lepsze. Tylko nie robi aż takiego wrażenia na mnie. Nie ma takiego od razu, takiego przeskoku, pierdolnięcia. Oszołomienie, fajnie. Bij utopca, cyk, cyk, cyk. Trzymaj się blisko. No kurczę, powiem szczerze, że nie wiem w sumie. Czy jest jakiś turbo mocniejszy? Oj, ale zajebisty jest czerwony. Dlatego, że nałożyliśmy tego. Olej, tak? Jocie dupca. Ale się fajnie świeci. Podążaj za Jankiem. No to chodźmy. Już 52 minuty odcinka, ale myślę, że dokończymy sobie, tak jak mówiłem wcześniej, tą misję. Chyba ona nie jest zbyt długa. A, to jest chyba pewnie z klątwą związane. Jesteśmy na miejscu? Pozwól mi się rozejrzeć. Nadal nie do końca pamiętam, o co chodziło, ale... Na tej półce jest coś, co sprawi, że zaczniesz mówić. W takim razie wejdę tam. No to nie mamy wyjścia, jeżeli się chcemy chyba o Ciri dowiedzieć, to musimy tam wejść. Czy tędy dam radę? Wygląda jak bardzo ładna dróżka, żeby się tam dostać. Specjalnie zrobiona nawet po to. No pewnie to nie będzie łatwe i... O, harpie. Zaczyna się, czy... O kurwa! Nie, tak nie miałem rzucać pierdolonymi bombami. Fajny ma... Daje krwawienie tego. Te bełty rozrywające. Nakładałem krwawienie na harpie, fajne. Natomiast ja bym zużył te stępy końcem. Narobiłem mi chuj wie po co. Może zużyję. Myślałem, że to będzie, szczerze mówiąc, jakiś, nie wiem, jakiś bazyliszek albo coś takiego. I jak tu wejdę, no to będzie walka z bossem. Jednak wiwerna. No dobra. Jaki w ogóle się aplikował ten olej na wiwernę na przykład? Gdzie to jest napisane? Ci ataku przeciwko hybrydom. Okej. Okay. Werno miałem już okazję stoczyć walkę, ale była ona na tak pojebanym poziomie, że zabijałem ją pół godziny. To wtedy, kiedy szukałem właśnie tych
schematów na wiedźmińskie rzeczy. Nie wiwerna straszna, taka jaką malują. Ty coś. Zapieczętowana butelka, krótsze pióro. Mogę tędy zejść? Tak mi gierka pokazuje, no to chodźmy. Też można. Janeczek! To jest jakaś chałpa. A to jest taka, to jest to, gdzie byliśmy i nas zaskoczyły topce i myślałem, że to był znak zapytania. Janek! Trzymaj. Pewnie go jakiś kurczę. Wścina! Ha! Jak to brzmi? Król Gardik kupił królowej brugę korale koloru koralowego. O, standardowa rozgrzeweczka, kiedy nagrywam odcinki. Moje ulubione słowa! Życie bez napawania się brzmieniem bisiora racicznicy jest jak lizanie ślimaków przez sukno. Dziękuję ci za ten szlachetny, kimkolwiek jesteś. To zaczarował ten elf? Co, jakby... Zaraz, ja ci pomogłem, więc ty też mi pomóż. Chcesz zamienić ten piękny akt altruizmu w ordynarne kupczenie przysługami? Ja nawet nie wiedziałem, że takie słowa istnieją. Można zamknąć głos w butelce. O. No, ja też się zastanawiam, bo to głos nad głosami. Czasem jak ten strumień leśny, a czasem jak grom. No i nie oszukujmy się, gadam tyle, że z beczki by się przelało. Ktoś posłużył się potężną magią dla kaprysu albo ze złośliwości. Jak to się stało, że straciłeś głos? Jednego razu budzę się i normalnie chcę pośpiewać z drozdami, a tu się okazuje, że nic z tego. Może panie lasu. Próbowałem, aż o mało nie dostałem wylewu. Potem poszedłem do wsi, bo wieść niesie, że nowa czarownica czyni cuda. Ale ludzie zaczęli krzyczeć: dusiołek, dusiołek! I poszczuli mnie psami. Czy ja wyglądam jak dusiołek? Ani trochę. No właśnie, po mojemu to sprawka wiedźm, no bo kto inny mógł mnie zaczarować? Jeden znajomy kos pomógł mi znaleźć głos, ale i tak nic nie mogłem zrobić. Czemu nie poprosiłeś znajomej Wrony, żeby ci oddała butelkę? Przecież wrony służą wiedźmom. Nikomu nie pomagają. Tu się jakiś chory się dzieje. Młodej, szarowłosej dziewczyny. Widziałeś tutaj? Nic nie ogarniam. Czy widziałem? Wyszedłem sobie jak co dzień rano zrobić kupę. To mój ulubiony moment dnia. Napawanie się widokiem wschodzącego słońca przy kupie. Coś wspaniałego. Więcej szczegółów. A tu potrzebujemy. Jak nie huknie! Jak nie gruchnie! Znikąd pojawiła się dziewucha! Młoda, szarowłosa, a na dodatek ranna i zziajana! Pobiegła w stronę chat, gdzie mieszkają dzieci. Pędziła, jakby ją wiedźmy goniły. Wołałem za nią, ale nie słyszała. Byłem w wiosce na bagnach i spotkałem kobietę, która mogła być wiedźmą. Nie wydała ci się obłąkana? Całkiem stuknięta. Uch, czyli to nie ja jestem dziwny. To żadna wiedźma, tylko babina, która opiekuje się sierotami. Twierdzi, że wymyśliły mnie dzieci. Sierociniec na bagna? A co masz do bagien? Mieszkam tu całe życie i polecam każdemu. Co wiesz o wiedźmach? Są stare jak ta puszcza. Złośliwe, pamiętliwe, nie trzeba wchodzić im w drogę. A jeśli ktoś wszedł im w drogę? Mogą zabrać głos, mogą zabrać życie, zależy od ich kaprysu. Są wredne, ale na swój sposób dbają o tę ziemię i o ludzi. Ponoć nigdy nie łamią raz danego słowa, ale trzeba uważać, o co się je prosi. Gdzie są jego rodzice? Nie spotkasz ich, dopóki same tego nie zechcą. Ale pamiętaj, że słyszą wszystko, co dzieje się na moczarach. Czy jakby on się jakby to z, jakby, nie wiem. Nie wiem, jak powstaje taki twór.
Skoro pobiegła w stronę sierocińca, to może opiekunka albo dzieci jednak coś wiedzą. Bociony. Babcia nie rozmawia z obcymi, a ty jesteś obcy. A tobie powie? No niby potrafię z nią rozmawiać. Niech będzie. Pomogłeś mi, to nie będę burakiem i też ci pomogę. Chodźmy. O kurde, podążam za Jankiem do wioski. Mam 59 minut, a ostatnio same godzinne materiały wrzucałem. No nie wiem. Dobra, jeszcze chwilę pograjmy, zobaczmy jeszcze te 10 minut maksymalnie i zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. Może akurat uda się skończyć ten wątek, byłoby naprawdę wyśmienicie. Chyba została wioska, kurwa, napadnięta. A na pomoc idzie wiedźmak. Cyk. Uważam. Utopiec, pa. Pokonaj potwory, damy radę. Rozpierdalam tego utopca w kół, mam chłopie taki sprzęt na sobie, że... Szkoda, że te wiedźmińskie miecze nie mają troszeczkę więcej miejsca, żeby założyć jakieś inne ulepszenie. Jak tamten miecz srebrny na przykład miał 3 miejsca na ulepszenie, a ten miał tylko jeden. Skoro to wiedźmiński ten, to powinien mieć kurwa 4. To jest fajne. W sensie w chuj klimatyczne, nie? Wyobrażacie sobie, że idziecie sobie przez bagna takie, nie? Idziesz na takie coś? Zajebiste. Na pewno by dodało troszeczkę klimaciku. Gdzie ty, Janek? Tu sobie zwiedzam te twoje bagna. Świetnie, fajnie tu masz. Co kurwa, to ciągle te takie rzeczy, co to ma odstraszać? Na przykład? Złe moce albo coś? A, uszy! Patrzcie, na tym są uszy. Dobrze widzę? Chyba dobrze widzę. Ta, uszy. A Janek powiedział tak, panie lasu, słyszą wszystko. Proszę bardzo. Już chyba wiemy, czemu słyszą wszystko. Tak, tylko łączę fakty. W porządku. Teren czysty. Ani pół wiedźmy. Zaśpiewam babci, to ją uspokoi. Słońce zaszło, słowik umilkł, światło już się mroczy. Księżyc pełza za okiennic, sypie piaskiem w oczy. Ty, to ty znowu mówisz? Mam wrażenie, że gdzieś zgubiłem oktawę. Wrócę do siebie, to poszukam. Nie wolno ci tu być, Janku. Nie możesz tu przychodzić. Spokojnie, babciu. Nie wolno ci się denerwować. Szarozowłosa dziewczyna, może doprowadzić mnie do wieś? Szarowłosa dziewczyna. Dziewczyna, o którą pytałem wcześniej. Babcia mu wybaczy. Ten osobnik koniecznie chce się spotkać z paniami. Och nie! Nie wolno! Proszę, to bardzo ważne. Osobnik się zamknie. Babcia łaskawie mnie wysłucha. Odnalazłem Jagienkę, jak przepadła? Odnalazłem. Spędziłem Gniewkowi gorączkę? Spędziłem. Nigdy nic nie chciałem, nawet za głos nie mam żalu. No to teraz czegoś chcę. Niech babcia mu pomoże, temu osobnikowi. Bo wiem, że będzie mnie dręczył noc i dzień. Nawet przy kupie. Dziewucha mu zginęła. A nóż, widelec, panie pomogą znaleźć. Janku, skoro tak prosisz, pomogę mu. Chodź za mną. O nie, nie. To w następnym odcinku. Dzięki wielkie za obejrzenie. Możecie wpaść na Twitcha, mój drugi kanał vlogowy, Instagrama, dać followa.
Co widzowie, widzimy się jutro. Mam nadzieję, że podobał wam się odcinek, podobała wam się seria. Chyba, że cutscenka będzie trwała w nieskończoność, tak by. Do końca cutscenki zagramy, Janek, tak czy siak. To dobry chłopiec, dobry. Cóż, panie go nie lubią, nie? Albo aż pojawi się... Mówią, nie no, do końca cutscenki, bo przypał. Połowie już cutscenkę. Kobiety na gobelinie. To są właśnie panie. Nie z dobrym pomysłem. Wszechpotężne, piękne panie! Przybywajcie na wezwanie! Marny człek przed wami stanie! Muzyka mi się podoba. Słowiańska. Jak śmiesz zakłócać nam spokój, kobieto? Ktoś przez ciebie przemawia? Nie brzydki, na dodatek nie głupi. Gdzież to się taki uchował? Inaczej sobie wyobrażałem wiedźmy. Ja chciałem z wami rozmawiać. Wiem, że spotkałyście się z szarowłosą dziewczyną, której szukam. Gdzie ona jest? Jaki wyrywny! Może lubi tylko szarowłosę. Ta dziewczyna jest moją przybraną córką. Jeżeli ponętna, to nie przeszkadza. Mnie przeszkadza. Stepdaughter? Burzy się jak piwo w kadzi. Lubię takich. Opowiedzcie mi wszystko o waszym spotkaniu. Prosto z mostu. Może to i lepiej. Powiedz mi, czy masz jaja? Mam, ale nie działają. Lękasz się leśnych bestii. A to nie. Ciężkie czasy nastały, białowłosy. Człek wystąpił przeciw człekowi. W ziemię wsiąka krew. Zło jest silniejsze niż kiedykolwiek. Ciemna moc odrodziła się w pobliżu sztygarów. Karmi się nienawiścią i pogardą. Niszcz bestie, a my będziemy wdzięczne. Powiemy wszystko o szarowłosej panience. Ciemna moc? Potrzebujecie błędnego rycerza albo łowców czarownic, nie wiedźmina. Wszystkiego dowiesz się, absołtysa ze wsi Sztygary. Pamiętaj tylko, żeby po wykonaniu zadania wziąć od niego zapłatę. A teraz nasza służka przyniesie ci sztylet. Sztylet? Po co? Pokaż sztylet, absołtys będzie wiedział, że przechodzisz od nas. Pomoże ci we wszystkim. Tą scenę akurat pamiętam. Porozmawiam z tym sołtysem, ale niczego nie obiecuję. Która będzie przed nami. Ruszaj się, kobieto! Podaj kawalerowi sztylet. Związaną z sołtysem. A ty, białowłosy, wróć, gdy wykonasz zadanie. No, nie mamy innego wyjścia. Musimy wykonać jakąś misję z rozwalaniem zła we wsi Sztygary. Tak, pani. Dobrze, już idę. Sztylet! Muszę przynieść sztylet! Sztylet! Daję! Tutaj masz sztylet! Panie kazały ci dać ten sztylet! No kurwa, zajebisty! Zapłatę od sołtysa położysz na głazie. Dobra! Łysy głaz! Głaz łysy! Głaz wie! Głos słyszy. No i to by było na tyle dzisiaj, tak jak mówiłem. Dzięki wielkie za obejrzenie. Miałem przeczytać wszystkie książki, a już godzina i 8 minut. Ile z tych książek do czytania? I ja cię kręcę, za dużo. W następnym odcinku właśnie. Na samym początku odcinka, nie no, na samym początku to jest tragiczny pomysł. Jutro na pewno skończymy sobie szybciej i faktycznie poczytamy, bo jest strasznie dużo rzeczy do czytania. Nie chce mi się teraz tego czytać. Te książki na pewno mają sporo stron. Dobra, także to by było na tyle. Dzięki wielkie za obejrzenie. Tak jak mówiłem, widzimy się jutro. Możecie zostawić lajka, komentarz, suba i wpaść na różne socjale. Siemanus.